Okres wakacyjny jest zazwyczaj kojarzony z licznymi wyjazdami, imprezami i szeroko rozumianym wypoczynkiem. Jednak obecnie jest to dla mnie idealny pretekst do poeksperymentowania z nowymi formatami filmów, co jak uważam, powinno Was chyba nieco zainteresować. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to uruchomiłem niedawno ankietę na YouTube'owej karcie Społeczność, w której pytałem Was o zdanie w kwestii zamiany mojego tygodniowego rozkładu odcinków. A mówiąc dosadniej, zamierzam robić nieco mniej filmów, ale robić je znacznie dłuższe. Mój plan zakłada, aby odcinki pojawiały się 3 dni w tygodniu, z czego 2 z nich miałyby długość około 10 minut. Zamierzam za wszelką cenę uniknąć tego, żeby odcinki były nadmiernie przeciągane, ale w ramach jednego z nich chciałbym omówić kilka tematów, które mogą, choć wcale nie muszą być ze sobą związane. Coś w rodzaju audycji omawiającej nowinki z ostatnich kilku dni. Z tym, że o tematyce paranormalnej. Żeby dodać temu nieco regularności, planuję, aby 2 odcinki pojawiały się w ciągu tygodnia oraz 1 w każdą niedzielę. Myślę, że stworzenie takich kombinacji nie byłoby dla mnie wybitnie trudne, a poprzez zmniejszenie ilości odcinków zyskałbym więcej czasu na ewentualne wyprawy oraz eksperymenty z nowymi formatami, które jedynie czekają na swój moment. Do tej pory w ankiecie zagłosowało ponad 2000 osób i zdecydowana większość z nich twierdzi, że popiera mój pomysł. No, ale o tym jak będzie naprawdę przekonamy się już wkrótce. Choć z drugiej strony, biorąc pod uwagę fakt, iż wiele osób prosiło mnie o dodawanie dłuższych odcinków i to już od pewnego czasu, mam powody, aby podejść do tego z nutką optymizmu. Zresztą, myślę, że taka zmiana może być powiewem świeżego powietrza, który był konieczny na tym kanale. Oczywiście zamierzam na bieżąco monitorować Waszą opinię na temat tych zmian, dlatego gorąco zachęcam Was do jej wyrażania w sekcji komentarzy. No cóż, to byłoby chyba już na tyle. Mam nadzieję, że pomożecie mi w ulepszeniu mojego eksperymentalnego formatu. Oczywiście zapraszam Was do obserwowania naszych mediów społecznościowych, dołączenia do naszego serwera Discord, wsparcie nas na Patronite oraz sprawdzenie naszego sklepu internetowego uruchomionego w ramach strony kapsel.pl. A tymczasem chciałbym życzyć Wam miłego dnia i do usłyszenia już wkrótce.